6 rano. Słońce, a z tyłu mnie lotnisko, jak widać. No i ta cisza, nie? No to jest normalnie fajnie, ogólnie to wygląda. I jedziemy sobie dalej. Dzisiaj rozpoczynamy właśnie na lotnisku. Więc zobaczymy, lekki wiaterek jest, także zobaczymy ogólnie, jak to będzie wyglądało. Z tyłu to lotnisko właśnie to pokażę. Imienia Lecha Wałęsy. Stąd można samolotem właśnie polecieć. I tą ścieżką, co tu teraz mamy, bo tutaj naprzeciw mnie jest taka ścieżka, tą ścieżką możemy sobie pojechać, właściwie dojechać do centrum Gdańska, także lotnisko jest tutaj bardzo dobrze skomunikowane. No i ogólnie dużo autobusów tu jeździ. Także zobaczymy, jak to będzie dalej. My przyjechaliśmy takim pięknym szynobusem, który właśnie tam w oddali odjeżdża. Piękny szynobus. No i właśnie nim przyjechaliśmy do iPortu. No i teraz jedziemy sobie. Właśnie dzisiaj zobaczycie, gdzie pojadę. Galeria Bałtycka, jedno z najciekawszych miejsc właściwie we Wrzeszczu. Najlepsze ubrania. Tam z tyłu mamy właśnie Galerię Bałtycką w Wrzeszczu. Kręcimy na prawo, na główne. 6 czy 12 rowerów w Gdańsku jest tak samo. Czołg. Świeżo malowany, dopiero. Czołg świeżo malowany. Mi się podobają właśnie te koła. U góry to wygląda jak zamek. Nie no, fajnie to wygląda. Tutaj mamy taki, to jest kościół oczywiście. Wygląda naprawdę fantastycznie jak zamek. Ale te takie średniowieczne, bo to są groteskowe kościoły takie, no to fajnie je budowali w ogóle i ogólnie te miasta, takie te bloki są przerysowane tą starożytnością, że tak powiem, no tym starszym wiekiem po prostu. Pogoda jest zajebista, godzina, no nie sprawdzałem godziny, ale my jesteśmy w centrum Gdańska i dojeżdżamy prawie do celu, no jeszcze do celu dużo kościół. No i fajnie. Celu. Coraz bliżej celu. Z tyłu mnie jeżdżą ciężarówki na plac kontenerowy. Jeszcze bardziej z tyłu mnie jeżdżą pociągi, tak zwane przeze mnie ciapciągi, które właśnie tam sobie kursują. Nie jest to linia elektryczna, ale właśnie sobie tam różne te ciapciągi jeżdżą, pociągi. Jeszcze bardziej z tyłu mnie, stamtąd właśnie przyjechaliśmy. Tam właśnie jechaliśmy, jedziemy do tamtąd. Niespodzianka, dokąd właściwie jedziemy. Także no pogoda jest fajna, tylko trochę zaczęło nam wiać. Byłem w sklepie w Żabce i no i tam jest tak drogo do masakra. Nie żebym coś tam narzekał albo coś, no ale inne mówiąc, zaopatrzyłem się w napoje izotoniczne, żeby jednak jakoś funkcjonować, bo trzeba się naładniać. Także ja zawsze tam ze sklepu kupuję te napoje różne. Co ciekawe, tutaj na kolei tam mamy, tam właśnie gdzie są te tory, mamy ograniczenie prędkości pociągów do 20 na godzinę. No szczerze, ja tyle rowerem jadę na pełnym luzie, także
no tyle pociąg ma jechać, to świadczy o tym, jakie tu tory są krzywe. No i tak to tutaj wygląda ogólnie. Jak pachnie, jaki ma zapach? Siarka. No właśnie, jesteśmy w takim miejscu, gdzie wali siarką do potęgi. No i szczerze, trafiłem na takie miejsce, gdzie właśnie jest Siarkopol S.A. w Gdańsku. Są takie place, tutaj może tego nie pokażę, ale są takie miejsca, gdzie jest czarno od... Może nie wydobywanie tej siarki się tutaj znajduje, ale coś z siarką jest związane, skoro nazwa jest Siarkopol, coś musi się właśnie tutaj dziać. A są takie miejsca czarne, takie jakby wypalone i szczerze, może tutaj wydobywają siarkę, nie wiem, nie mam pojęcia o tym, ale są tu takie właśnie miejsca, gdzie widać, że coś tam robiono i czuć siarką do potęgi, że tak powiem. Jesteśmy koło kontenerowni, koło portu północnego w Gdańsku, także tutaj jest fajna ścieżka rowerowa, polecam tutaj jechać, szeroka na 5 metrów, nie no żartuję, ale spokojnie 5 rowerów w jednym rzędzie by się spokojnie zmieściło, także szeroka ścieżka, można sobie tutaj pocisnąć, no właśnie, tutaj z tyłu tam przyjechaliśmy. No i jestem ciekawy, co to jest ten Siarkopol. Coś na pewno związane z siarką. Na pewno, jeśli mi się uda, to właśnie pokażę te takie place, takie wypalone, jakby takie czarne. Fajnie to wygląda. No, ale pogoda jest fajna, mi się podoba. Polska, Hiszpania. Są skały, są fale i są właśnie fale rozbijające się o te skały. Fajnie to tutaj wygląda. Tam są, z tyłu mnie mamy port service, czyli port od ropy naftowej i fajnie tutaj wygląda. I szczerze, zakaz wstępu na falochron. Co to jest falochron? Właśnie, jakby ktoś nie wiedział, co to jest falochron. Falochron to są właśnie te skały, te takie kamienie. To jest właśnie falochron. Tutaj właściwie no fale sięgają aż tutaj. No i woda się tutaj wlewa. Właściwie to pryska, nie? Zaraz się przejdziemy tą promenadą taką. Dokąd jedziemy jeszcze nie zdradzę. Dopiero jak tam będziemy, o ile uda się tam wjechać. Bo niekoniecznie może tam się dać wjechać i zobaczymy, jak to tutaj będzie wyglądało. Ogólnie polecam to miejsce. Pierwszy raz jestem, ale już polecam. Ławeczka jest, także ławki są najważniejsze, to powiem szczerze, ławki są najważniejsze.
widział ktoś kiedyś takie róże? Patrzę. Akurat kwitną. Ale nie o to chodzi. Tutaj mamy takie coś. Takie tabliczki. No i szczerze powiem wam, że to jest muzeum. Tak, to jest takie mini muzeum na plenerze. Fajnie to tutaj wygląda. Jak pójdziemy tam z tyłu, może mi operator pokaże, mój kamerzysta. Może tam z tyłu są też takie tablice informujące o II wojnie światowej, ponieważ tutaj w tym miejscu, może nie w tym miejscu, ale blisko tego miejsca rozpoczęła się II wojna światowa. Fajnie tutaj jest zrobione. Tu mamy ten u góry taki, tutaj w tym miejscu, tu mamy taki znaczek Muzeum II wojny światowej. Oblężenie Gdańska. Francuzi na Westerplatte, o właśnie. I już powoli zdradziłem chyba, dokąd przyjechaliśmy. Do Westerplatte jedziemy. Jeśli chodzi o te tabliczki, tutaj mamy z dwóch stron te tabliczki. Powstaje półwysep. Tak, to właśnie jest półwysep, to bardziej hel, ale tutaj pójdziemy sobie dalej. Początki kurortu. No, ludzie chodzili na plażę już wcześniej, także moda na kąpielówki już była zapoczątkowana. No, daleko, daleko ludzie się opalali nad morzem. Także ludzie no tu chodzili nad morze. I właśnie to miejsce Westerplatte jest o tyle ciekawe, że jest to jedno z miejsc, które właściwie zaczynały II wojnę światową. Jesteśmy przy magazynie amunicyjnym. Jest to takie miejsce, w którym przechowywano amunicję. I ciekawa jest właśnie data tego powstania, bo ten magazyn tutaj powstał w 1911 roku, więc służył do I wojny światowej. I fajnie to tutaj wygląda. Fajnie tutaj wygląda, ludzie sobie tutaj zwiedzają. I ogólnie jest fajnie. Tam dalej mamy, jak pójdziemy, mój operator pójdzie ze mną. Kamerzysta, czyli ja. I szczerze wam powiem, no tu jest taka tabliczka, magazyn amunicyjny. To ogólnie to nie jest tylko jedno wejście, to jest właściwie kilka wejść takich. Takich tam też z tyłu. Też mamy takie wejście, to jest kilka takich wejść. I właśnie tam przechowywano amunicję. Zaraz pokażę właśnie datę tego powstania tego magazynu. Tutaj jest wygrawerowana data. No i tam dalej mamy tabliczkę. Muzeum II wojny światowej, placówka Fort. I tutaj mamy, widzimy jak tutaj wyglądało ogólnie. Tak jest, tak tutaj tu wyglądało. Mapka. My jesteśmy tam przy tej żółtej kropce i widzimy jak to jest w ogóle rozbudowane. Wszystko jest pod ziemią, także no wielkie, wielkie pochwały dla tego, że ktoś tu wymyślił, żeby pod ziemią takie coś zbudować. Cel naszej podróży osiągnięte. Jesteśmy na Westerplatte. Jednak to nie jest wyspa, tylko półwysep taki. Do czego zmierzam? Zaraz pokażę to najważniejsze. Ale tutaj nigdy więcej wojny. Taki szyld na wprost. Bardzo fajne przesłanie. Podoba mi się to. I mój operator idzie właśnie ze mną do takiego pomnika, tak jakby pomnika. No kwiaty to też fajnie ozdobione w ogóle, ale
Mamy tutaj słowa naszego papieża kochanego. Niech sobie każdy przeczyta. Bardzo fajne to jest napisane. W 1987 roku papież to powiedział. Te słowa, no, równie ktoś inny mógł to powiedzieć, ale że powiedział to papież, to napisali to, że to były piękne słowa, to też to dodali. Po drugiej stronie mamy port, taki, no, port, gdzie stacjonują statki. W sumie jest to największy taki statek w tym porcie. Nazwa to jego to jest Torco Laner, tam jest właśnie. No tutaj mamy różne flagi. Flaga gdańska, flaga portu i flaga Unii Europejskiej, flaga Polski. To co najważniejsze w tym, to jest pomnik Westerplatte. Tutaj się zaczęła II wojna światowa, właśnie w tym miejscu, gdzie stoi ten pomnik. A stoi on u góry. I zaraz tam właśnie wejdziemy. Tutaj nie wiem, do czego to służy. Wygląda to jak duży śmietnik, szczerze, ale coś tutaj wygląda. Coś tu jest. To jest śmietnik. Posłużyło jako śmietnik, ale to nie jest śmietnik. Nie wiem, szczerze, co to jest, takie kotły jakby. I do czegoś tutaj to służyło. Tylko nie wiadomo do czego. Ja nie potrafię tutaj powiedzieć. Zaraz pójdziemy właśnie do góry, tam płynie statek. Szybko płyną te statki. No, wiatr się trochę uspokoił. Ogólnie tam dojechać to jest tak w miarę, nie ta droga. Tam gdzie jechałem tą promenadą, tam był zakaz wstępu, ponieważ no, woda podmyła kostkę brukową i niestety się wszystko zawaliło, no i nie można było tam jechać. Także my idziemy do góry. Teraz pokażę, jak to wygląda z góry. Dotarli do celu. Niech tu zejdziemy niżej, żeby pokazać całość. Całość robi imponujące wrażenie. W ogóle z dołu było widać. O, bo to jakbym musiał tak do góry. Tutaj jest u góry, ale wtedy mnie nie ma widać. Szczerze wam powiem, fajnie tutaj wygląda i fajnie pojechać i tak 7-8 rano. Dlaczego? Ponieważ potem jest za dużo ludzi. Może się mylę, może tak dużo tu ludzi tutaj nie przyjeżdża. Jeśli mi wiadomo, to można tutaj chyba statkiem jakoś dopłynąć. On chyba płynie. Skądś tam na pewno płynie. Ale tam dalej, w tamtą stronę. Tam gdzieś cumuje i tam się wysiada. No my musieliśmy dookoła objechać, żeby w ogóle tutaj wjechać. No ale ogólnie dało radę. Także tutaj ten pomnik tak wygląda. Mamy godzinę prawie 9:00. Jeszcze sobie na pewno dziś pojedziemy, ale moim celem, takim głównym celem właśnie było Westerplatte i ten pomnik. Zaraz sobie cyknę fotkę na tle tego pomnika, bo to jest bardzo ważne, bo tą figurkę mam w domu. No tak, mam w domu, a szczerze nigdy nie byłem tutaj. Fajne takie miejsca, bardzo ładnie widać plener Gdyni i Gdańska, także tam na wprost, zupełnie na wprost, takie wielkie bloki na samej górce. I to robi imponujące wrażenie, jaka jest różnica wysokości w ogóle na tle całego Gdańska. No to jest imponujące, że lodowce, które kiedyś właśnie przechodziły przez nasz kraj, zrobiły takie ogromne no może nie szkody, ale urzeźbienie terenu, ponieważ no, gdyby nie lodowce, to wszystko by było płaskie na pewno. No a po płaskim, no to wiadomo, no to żadny krajobraz, wszystko widać jak na dłoni. Także fajnie tutaj wygląda. Ten statek czerwony. Dziabciągi, czyli wagony. Dziabciągi, czyli pociągi. Tak, i pora coś zjeść, coś przekąsić. Co ja polecam na
na przekąszenie, no to ja mam chleb z marmoladką, także jest idealnie na to, żeby właśnie coś sobie przekąsić. Także nasz cel podróży się skończył. My zaraz będziemy wracali, sobie jeszcze pojeździmy po Gdańsku trochę, no i potem do domu. Także dzięki za oglądanie. Może coś jeszcze dodam, jakieś urywki. I fajnie to tak wygląda, takie zwiedzanie. Jutro wolne, jutro może sobie też gdzieś pojedziemy, także dzięki, jeśli Ci się podobał filmik, daj łapę w górę, wciśnij ten przycisk, ten na dole, dokładnie, łapkę w górę masz chyba po tej stronie, tu, a tutaj się zaraz pojawi link do poprzedniego filmu. No a tu jeszcze tam niżej jeszcze masz link do bloga, gdzie zamieszczę oczywiście mapkę, gdzie jechałem, jak jechałem, gdzie skręciłem, jak skręciłem, gdzie są ścieżki rowerowe, gdzie ich nie ma, jak jechać, jak dojechać, jak wrócić, dokładnie jak ja wróciłem, bo wrócę trochę inną trasą, także wszystko zamieszczę na blogu i jeszcze dam link do Face'a, gdzie jeśli chcesz, to polub tam na bieżąco, tam bardziej dodaję takie zdjęcia z takich krótkich przejażdżek. To nazywam taką wyprawą. I fajnie, właśnie do takich pomników się jeździ, nie? Do takich pomników, do pomnika się jedzie, to szczerze wam powiem, do kamienia nawet się jedzie, do głupiego kamienia można nawet rowerem jechać. To jest właśnie fajne, nie? Że do głupiego kamienia, który gdzieś coś tam jest napisane, się jedzie specjalnie 100 km po to, żeby... To jest zakręcone trochę, ja wiem o tym, ale... Sama jazda jest właśnie... No ale trzeba mieć jeszcze jakiś cel, nie? I to jest taki byle pretekst, żeby gdzieś pojechać. Także fajnie, dzięki za oglądanie, do następnego, czyli za tydzień chyba. Coś mi się tak zdaje, jeśli będzie tam... Thank you.